No i jest z nami pracownik z krwi i kości. Mateusz, powiedz mi, jak ci się tutaj pracuje? Dziękuję bardzo, bardzo przyjemnie. Pracuję tutaj od 2,5 roku, jest to ciągłe wyzwanie. Każdego dnia jakby staramy się podnieść coraz wyżej poprzeczkę. Staramy się ulepszyć to, co robimy i wznosić się cały czas na wyżyny. Czyli wyzwanie jest nowe codziennie, po prostu. Codziennie nowe wyzwanie, nie można spocząć na laurach. Wszyscy mają jakby poczucie, że są odpowiedzialni za pracę, którą wykonują. Czują, że ich praca ma wpływ na ogólny rozwój firmy i dzięki temu staramy się jakby cały czas popychać firmę do przodu. No i bardzo dobrze. Słuchaj, pracują tu w większości Polacy, ale z tego co wiem, są tutaj też reprezentanci bardzo różnych krajów. Tak, mamy paru Amerykanów, mamy Brytyjczyka, mamy 2 Irlandczyków, mamy kolegę, który jest Hindusem, ale wychował się w Katarze, mamy nowego kolegę z Ukrainy i no jakby pulę nowych narodowości cały czas mamy zamiar rozszerzać. No to prawdziwe multikulti. Słuchaj, ja muszę zapytać o jedną rzecz. Jak pracuje się w miejscu, gdzie nie ma takiej hierarchii jak w innych, że tak powiem, zakładach pracy? Znaczy, można to spojrzeć z dwóch stron. Z jednej strony atmosfera w pracy jest dużo luźniejsza, jest dużo bardziej zrelaksowana. Nikt jakby na tobą nie stoi i nie mówi ci, że masz zrobić to, to i to. I kolokwialnie się wyrażę, nie opieprza cię że za każdą najmniejszą głupotę. Czyli nie ma tak, że jak ktoś wchodzi, to milkną szepty? Dokładnie. No, ale z drugiej strony jest też dużo większa odpowiedzialność, no bo jesteśmy w stanie zachować ten tryb pracy, dlatego że jakby każdy ma zaufanie do drugiej osoby i wie, że nie trzeba jakby nad nim stać, nie trzeba pilnować każdego, żeby zrobił to, co do niego należy. Każdy czuje się na tyle odpowiedzialny, żeby móc, żeby wykonać zadania, które są mu powierzone i zrobić to najlepiej, jak tylko potrafi. Czyli nie dyscyplina, ale samodyscyplina. Samodyscyplina jak najbardziej, tak. Czyli jesteście jak drużyna, każdy wie na jakiej ma zagrać pozycji, gdzie ma się ustawić, no i wiecie, że wynik, czyli podejrzewam, że zwycięstwo tylko i wyłącznie, zależy od każdego z was z osobna, czyli to jest taka wasza filozofia pracy. No bardzo fajne jest to, że wyniki możemy śledzić na bieżąco, że wiemy, że praca, którą wykonujemy, bezpośrednio się przekłada na, no jakby na to, co nakręca firmę, czyli kolokwialnie mówiąc kasę. I to widać na każdym kroku i każdy wie, że jakby dokłada, powiedzmy, tą swoją cegiełkę do ogólnego rozwoju czy sukcesu firmy. Czyli macie taki swój licznik, który bije i jak ktoś zrobi coś fajnego, to tyk, 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 A czy licznik bije cały czas, licznik bije na bieżąco, licznika nie da się zatrzymać, możemy nawet mierzyć minuta po minucie. Aż tak szybko bije ten licznik? No, non stop. Czy nie ma szefa, ale nie ma hierarchii już. No ale oprócz licznika, który bije, no to są jakby konkretne zadania, na których pracujemy, dużo bardziej terminowe, których powiedzmy nie da się śledzić minuta po minucie, ale jak już są zakończone, no to widać od razu, czy w krótkim odstępie, czy po krótkim okresie czasu efekty, jakie przynoszą. Chciałbyś pracować w korporacji po tym doświadczeniu tutaj? Pracowałem w korporacji chyba 1,5 miesiąca w swoim życiu i nigdy więcej nie chcę pracować w korporacji. No, a skoro już jesteśmy przy właśnie takich antykorporacyjnych kwestiach, pokój, w którym się znajdujemy, PlayStation 4, piłkarzyki, fotel do masażu, stół do ping-ponga. Często korzystasz z tych rarytasów? Z tych rarytasów? Powiem szczerze, że w zeszłym miesiącu korzystałem częściej. Teraz jest jednak sporo pracy, ale jak tylko nadarzy się okazja, to oczywiście korzystam. Czyli samodyscyplina jest rewelacyjna.